Witam serdecznie, Eliza Gwiazda, a dziś porozmawiamy na temat mięsa w diecie naszych dzieci. A moim gościem będzie specjalista do spraw żywienia, dietetyk, pani Monika Stromkie-Złomaniec. Witam serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy od podstawowego pytania. Czy dzieci powinny jeść mięso? Owszem, mięso jest ważnym elementem takiej zróżnicowanej, różnorodnej diety. Mięso jest świetnym źródłem pełnowartościowego białka, a białko w organizmie naszych dzieci pełni podstawową, główną, bardzo ważną funkcję, czyli przyczynia się do wzrostu, buduje wszystkie komórki ciała dziecka, buduje też układ kostny, bo w połączeniu białko z wapniem i witaminą D zapewnia prawidłowy wzrost i budowę kośćca. No, organizm dziecka wzrasta przez cały okres do mniej więcej 17-18 roku życia. Oczywiście są momenty intensywniejsze i mniej intensywne, czyli tutaj ten moment do trzeciego roku życia, a potem okres dojrzewania. Natomiast to białko cały czas jest potrzebne, nawet po tym okresie dojrzewania, po 18 roku życia, dalej białko pełni ważną rolę w diecie każdego z nas. A czy mięso jest znaczącym elementem w piramidzie zdrowego żywienia? Owszem, mięso jest obecne w piramidzie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Zajmuje wysokie miejsca w tej piramidzie, co nie oznacza, że ma być podstawą diety naszych dzieci, natomiast nie możemy absolutnie o nim zapominać. A czy to prawda, że mięso daje nam siłę? To sformułowanie, że mięso daje nam siłę, jest takim sformułowaniem dość potocznym. Myślę, że wiąże się to z tym u większości osób, które mówią o tym, że mięso daje siłę, że mięso jest źródłem właśnie pełnowartościowego białka, no a białko buduje masę mięśniową, stąd takie potoczne nazywanie, że mięso daje siłę. Natomiast z mojego punktu widzenia taka prawidłowa, całościowa, dobrze zbilansowana dieta, która zawiera poza źródłami białka także węglowodany złożone, warzywa, owoce, dobre tłuszcze, taka dieta będzie przede wszystkim dawała naszym dzieciom siłę i energię. Też do nauki czy do zabawy. A ile białka powinno jeść dziecko w wieku szkolnym? Tak, zgodnie z normami jest to 1,1 g na kilogram masy ciała, ale wiem, że dla rodzica właściwie niewiele to znaczy i niewiele to mówi. Dlatego ja zawsze swoim pacjentom tłumaczę to na zasadzie komponowania dziecku talerza takiego żywieniowego. Czyli źródła białka, takie jak mięso, ryby, nasiona roślin strączkowych, jaja czy nabiał, powinny stanowić 1/4 talerza dziecka. Kolejna 1/4 to produkty zbożowe, czyli pełnoziarniste kasze, ryż, makaron czy ziemniaki. Natomiast połowa talerza powinny stanowić warzywa. I w ten sposób jakby nie ma obaw, że tego białka dziecku dostarczymy zbyt mało albo zbyt dużo. Często spotykamy się z tym, że nasze dzieci są apatyczne, zmęczone. Czy to świadczy o tym, że to mogą być jakieś niedobory, być może żelaza? Owszem, niedobór żelaza jest dość powszechny u dzieci z racji właśnie często nieprawidłowo bilansowanej diety. Mięso jest świetnym źródłem żelaza, więc jeżeli dzieci z jakichś powodów tego mięsa nie jedzą, to mogą się pojawiać takie sytuacje jak niedobór żelaza i tym samym niedobór hemoglobiny. Hemoglobina roznosi tlen po wszystkich komórkach naszego ciała, więc w sytuacji, kiedy tego żelaza jest mało, a żelazo buduje tą hemoglobinę, no to wówczas wtedy tego tlenu za mało trafia do poszczególnych komórek ciała i między innymi też do mózgu. Stąd takie dzieci z niedoborami żelaza będą miały problemy z nauką, problemy z koncentracją, będą apatyczne, ospałe i ciągle zmęczone, więc warto wtedy przeanalizować jadłospis swojego dziecka. Co ważne jeszcze dodam, to mięso jest jednym z lepszych źródeł żelaza, z racji tego, że występuje tam żelazo hemowe, które jest najlepiej wchłanialne z produktów odzwierzęcych, czyli z mięsa i ryb. Jeżeli chodzi o mięso, tutaj mięso czerwone też będzie się charakteryzowało wyższą zawartością tego żelaza i jeszcze lepszą wchłanialnością. Wiemy, że owoce i warzywa to źródło witamin. Ale czy mięso posiada także jakieś witaminy? Mięso posiada witaminy trochę inne niż te, które spotykamy w warzywach i owocach, ale mięso jest świetnym źródłem witamin z grupy B. Tutaj powiem Ci ciekawostkę. Witamina na przykład B12 jest tylko obecna w produktach odzwierzęcych. Jeżeli osoba jest na diecie wegańskiej, to musi suplementować witaminę B12, gdyż ta witamina jest obecna tylko w produktach odzwierzęcych, czyli na przykład w mięsie. A te witaminy z grupy B, czy one mają jakieś znaczenie dla naszych dzieci? Owszem, witaminy z grupy B, które są obecne w mięsie, mają znaczenie dla naszych dzieci, ponieważ witaminy z grupy B wpływają na prawidłową pracę układu nerwowego. Będą poprawiały dziecku nastrój, poprawiały także intelekt, ułatwiały skupianie uwagi, a myślę, że z punktu widzenia nas rodziców, ale także dzieci, lepsze skupienie uwagi, większe zaangażowanie w nauce dzięki temu, że ta dieta jest prawidłowo zbilansowana i dostarczamy prawidłowych wszystkich ważnych produktów, ma ogromne znaczenie. Witaminy z grupy B także łagodzą stres, a nasze dzieci wbrew pozorom też na ten stres codziennie są narażane w dużych skupiskach, w szkole, więc myślę, że to jest ważny element w diecie naszych dzieci. A jak wybierać dobre produkty dla swoich dzieci? Dzieci kochają parówki, kabanosy. Po co sięgać?
Tutaj musimy szczególną uwagę zwrócić na etykietę tych produktów i czytać skład, nie oglądać tylko wierzchu opakowania, ale też wgłębić się w składniki. Ten skład powinien być jak najkrótszy, składniki powinny być dla nas po prostu zrozumiałe. Przede wszystkim w tych produktach powinno być obecne mięso. Czy to są kabanosy, czy parówki drobiowe, czy z mięsa wieprzowego, czy wołowego, no to na pierwszym miejscu koniecznie musi być mięso. Jeżeli dziecku dajemy taką przekąskę do szkoły, w skład której wchodzą na przykład kabanosy, bo jak sama zaznaczyłaś, są to produkty lubiane przez dzieci, to ważne też, żeby w takim śniadaniowym pudełku dołożyć porcję warzyw, dołożyć jakieś pełnoziarniste pieczywo i wtedy będzie to wartościowy posiłek w ramach drugiego śniadania w szkole. Pani Moniko, podsumujmy. Wiemy już, że mięso jest bardzo potrzebne w diecie naszych najmłodszych, ponieważ zawiera białko. Tutaj muszę podkreślić, że jest to białko pełnowartościowe. Żelazo. A żelazo hemowe, które jest najlepiej przyswajalne przez organizm dziecka i osób dorosłych. Witaminy z grupy B. A tutaj warto znowu podkreślić, że w produktach odzwierzęcych jest witamina B12, która jest jedynie w tych produktach. Nie znajdziemy jej w produktach roślinnych. Oraz cynk. Zgadza się. Najważniejsza jest jednak dobrze zbilansowana dieta. Dziękuję bardzo Pani Moniko. Dziękuję. A więcej informacji znajdziecie na stronie gryzale.pl. Zapraszamy serdecznie.